Witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę RC Revolution. Są to wyścigi aut jak na pilota, elektrycznych. I przypomina mi ona gierkę, w którą grałem, w sumie dwie gry. Jedna to było RC Cars, o ile dobrze pamiętam, to też wyścigi takich samochodzików zdalnie sterowanych. A druga to bodajże Revolt? Revolution? Coś podobne do tego z nazwy. Ale dobra, zaczynamy. Zobaczymy, czy to było warte. Jak to się będzie grało. Z tego co już zauważyłem, to menu jest jakieś takie... ciężkie. Ciężko się klika myszką, na przykład słabo jest to podświetlone, zaznaczone wszystko. No ale dobra, zobaczmy jakie są samochodziki. To jest Mr. Boost, nasz obecny. A są różne te, różne kategorie. Buggy, dragi. 20 tysięcy waluty bodajże. O, monster trucki i crawlery. A, jeszcze driftowozy jakieś. Oddamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kategorii, tak? Jak dobrze liczę? Możemy co, zmienić malowanie. Mamy edytor tras, do robienia własnych tras. Mamy co, a, z stunt mode. Czyli tak jak widać na tym tutaj filmiku, robimy jakieś fikołki naszym autkiem. Taki a la Tony Hawk. Co tu mamy? Wyścig zwykły. Countlet mode. Więc to jest jakieś też takie skoki, stuny. Boosters mode. To coś a la Mario Karty widzę. Mamy jakieś boostery, strzelanie. Free drive. Wolna jazda jakaś. Pewnie to będziemy mogli robić triki na tych rampach i sobie po prostu pośmigać, podestować auto. I co jeszcze mamy? Time attack. Tylko jest widzę niedostępny. Nie, tutaj garaż. No to garaż jak garaż. Nasze autko. Można robić upgrade'y. Bateria tylko. A, są jeszcze cooler. Silnik. I koła, opony. Multiplayer. Na razie mamy tylko split screen. Na następnych update'ach nie mają być wyścigi online. No i community. Trasy innych graczy prawdopodobnie. Ale dobra. Cofnij. Dobra. Zaczniemy sobie wyścig. Pierwsza trasa. Nie wiem ile przejdziemy wyścigów. 1, 2, 3. Zobaczymy jak się będzie jechało. Idzie. I tu chcę kliknąć back. To nie mogę. Klikam go. No, widzę, że... O, jak to idzie. Ale to pędzi, panie. Jak to idzie. Nie sądziłem, że to się tak zapierdzielało. Fajnie, bo da się sterować padem. W recenzjach na Steamie, w opiniach widziałem, że gra nie obsługuje kontrolerów. Nie wiem, może to poprawili w którymś update'cie. No ja normalnie gram na padzie. I działa. No, triki pewnie się robi drugą gałką jakieś. A, gdzie jestem? Czwarty jestem. No, 60 na godzinę prawie jadę. 55, 56. Normalnie masakra. Jeszcze muszę ogarnąć jak jest jakiś booster. Jest, pod A mamy booster. Ale to idzie jak złe. O, i wygraliśmy. Nie sądziłem, że to będzie miało takiego kopa, to autko. I ta gra, że takie będzie dynamiczne, szybkie.
Panie, co pan? Tylko to był taki pojedynczy wyścig? Go race. Ale co, no to przejechaliśmy. Ale co, nic tu nie zdobyłem? Czemu nic nie zdobyłem? Jakiejś tej walutki? Jeszcze raz to spróbujemy. Widzimy, wiszą w powietrzu autka. O, dobra. No, jakiś bug się trafił. No to nie wierzę, bo znowu się wykopytnę. I będzie stękanie. Nie, trochę dziwnie się jeździ. No to może przez to odczucie prędkości, że jedziemy. Czuję się, jakbym jechał tu z 200 może na godzinę. O, stupem w krawężnik. Z tego co widziałem, to gra nawet nie jest jakaś droga, ona chyba kosztuje około 55 zł, chyba na Steamie. No to menu jest coś skopane, bo to niby global. O, myszkę mogę kliknąć, na padzie już nie. Dobra, next. Coś powinniśmy dostać, 900 i 45. A to jest, po prostu bez bug. Że nie pokazuje. Dobra, zobaczmy tą drugą trasę. Jajo też takie. A, są stunty chyba, tak? Ojej. Nie, normalny wyścig. Tutaj mamy więcej przeszkód, jakieś kartoniki tam były. Te rampy do skoków. No i tu mogliśmy albo skoczyć dobrze, albo przejechać pod ciężarówką. Niestety chciałem, niestety wjechałem na rampę, no nie trafiłem w drogę. O, koparka, która koparkuje. Fajnie, że przeciwnicy też wpadają w te przeszkody terenowe, tak jak tam wleciałem. Dobra, kartoniki się ruszają. Więc nie powinny nas zatrzymać, jak uderzymy. Ewentualnie stres powolnią. Nie wiem jeszcze. A, to jest takie przeplatanie. W ogóle trasa na podglądzie wyglądała jak taka standardowa. Taki owal, jajo. No a tu się okazuje, że to mamy zawijańce. I to całkiem niezłe zawijańce. Pozycja pierwsza. Na razie jest łatwo. Spoko się śmiga, naprawdę. Tylko jest sam raz, że na przykład przed pracą, albo jak mam mało czasu na granie,
usiąść, przejechać kilka wyścigów i wrócić do szarej egzystencji. Wrócić do pracy. Albo do innych obowiązków. No dobra, no, graficznie to nie powala. Nie ma żadnych wodotrysków. Ale gra jest ładna. Nie wiem, co za silnik, ale... Wygląda ładnie, chodzi też ładnie, 60 fps, chociaż widziałem czasami na początku wyścigu potrafi chrupnąć trochę, ale to we większości gier tak jest. Zobaczmy. Upgrade. 5000. Bateria. Cooler. Co daje cooler? Max speed. Ale z acceleration mniejsze. Przyspieszenie nam spada. Oponki. Co dają oponki? Co nic specjalnego. Sprawdźmy sobie jeszcze te stunty. Stunty, o. Nie, gałką nie mogę sterować. Takie śmieszne, śmiechowe. Drift, no drift nie idzie tym samochodzikiem, ale on jest do driftu może. Gaz, hamulec, sterowanie, booster, handbrake, respawn, nitro. Co mamy? Nitro i mamy booster. Lipa, bo nie można sterować w locie tym autkiem. Niewidzialna ściana chyba. Koniec mapy. Albo się zliczowaliśmy o tamte te. O krawężnik. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze jeden wyścig. Muzyczka nawet spoko jest. Albo do Gauntleta spróbujmy. No, już widać, że to jest takie ala wyścigi z GTA 5, co mieliśmy z tymi przeszkodami różnymi. Zgniotło nas, ale żyjemy. Hy. No, nieciekawie. Trzeba będzie użyć boostera chyba. To jest za mocno.
dziwnie świeci tym Monster Truckiem. No właśnie tak jest. Leciutko się wywala. Ajajaj, kalectw trochę, ale dobra, ogarniemy. Musimy wylądować na kołach. Excellent. No, jakoś poszło. Free drive to nie, a booster's mode. Przejdźmy sobie jeszcze booster's mode. A, booster, to idą pod tym X-em co było. Bo faktycznie zapomniałem, że są te boostery do odpalania. Co ja w ogóle mam? Gdzie to jest pokazane? O, nie dostałem nic chyba. Sam dynamit? Spadł ze mnie sam chyba. No to tak zalatuje tymi Mario Kartami właśnie. Czekaj, bo było 7 było? Czy nie było 7? No to mamy takie ubogie Mario Karty. Trochę słabe jest sztuczna inteligencja tych przeciwników naszych tutaj. Może że później będą wyższe poziomy, będzie trudniej, tak? Na razie zgubiliśmy i tyle. To co, jeszcze jeden wyścig chyba na zakończenie odcinka? Który to idzie? To idzie ten. To będzie ten jajowaty taki? Co nie wiadomo, bo tam też pokazywało jajowaty, a nie ujajowaty. Brakuje sygnałów dźwiękowych do odliczania tego startu. O, się wywalił przez krawężnik. Gdzie ten kierowca się tak śpieszył? Zdublowaliśmy ziomka. Nie chciało obok kimś. O, jak szybko poszło. W ogóle jakie zdjęcia tych graczy. Kitty, Crazy, Mad Max, Sherry. Ale co, myślę, że gierka jest nawet spoko. Tak dla zabicia czasu. Mam szybko pyknąć kilka wyścigów i wracać do swoich zajęć, albo do innych gier. No i co, to było chyba na tyle. Zachęcam do wpadania na Instagrama, Twitcha i TikToka. No i co jeszcze, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, udostępniania. No i do obczajenia tej gry, tak? Żeby każdy sobie mógł sam obejrzeć, czemu takie coś podpasuje. No i tyle, bajo, nara.